rozkład tygodniowy kart Tarota na następny tydzień od 11 do 17 października. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów i wszystkich nowych widzów, którzy mam nadzieję zasubskrybują dzisiaj właśnie mój kanał Orakel Miłości Uloeli. Zapraszam do subskrypcji. Zobaczmy, co karty pokażą na ten nowy jesienny tydzień. Kochani Państwo, dziękuję za wszystkie komentarze. Czytam je codziennie i sprawiają mi one ogromną radość, ponieważ jest to rodzaj komunikacji mojej z Państwem. Zapraszam do komentowania, do lajkowania z kciuczkiem w górę mojego kanału oraz do wróżb indywidualnych. Wróżby indywidualne mogą Państwo nabyć poprzez e-mail. Mój e-mail, czyli adres e-mailowy, znajduje się pod filmikiem i również w komentarzach. Napiszcie do mnie i dowiedzcie się o warunkach dla wróżb indywidualnych. Teraz zabierzmy się, kochani, do interpretacji kart na następny tydzień. Jakie wskazówki, jakie rady, porady mają dla nas karty? W poniedziałek, kochani Państwo, coś nowego się zaczyna. Jakaś nowa inicjatywa, pełna, ognista, energiczna. Być może nowe pomysły, nowe aktywności, nowe szanse na bardzo dobre sprawy, które się rozwiną. As buław. As buław mówi o niezmiernej aktywności, energii, witalności i rozpoczęciu czegoś nowego. Jakaś szansa, którą powinniście zobaczyć, dostrzec. Jakieś sprawy, które dobrze się mogą rozwinąć i rozmnożyć. Odważnie powinniście wziąć tę szansę w rękę, tak jak tutaj widzimy tą rękę, która trzyma buławę, czyli wziąć tę szansę w rękę i aktywnie, odważnie sprawy swoje i również swoje cele osiągać. Czyli tutaj w poniedziałek od razu aktywność, coś nowego, duża werwa, duża inspiracja. Jeśli chodzi tu o sprawy miłosne, o które pytacie, to również oczywiście mówi to o rozpoczęciu widocznie nowej relacji, nowego związku, być może nowej miłosnej afery, romansu, czy seksualnej jakiejś nowej znajomości. Bowiem karta ta mówi o ognistym pożądaniu, ognistym pożądaniu, namiętności. W każdym bądź razie we wszystkich innych sprawach zawodowych, finansowych, w sprawach, które musicie załatwić, jest jakaś szansa, by aktywnie załatwiać sprawy, by coś zmienić, by coś załatwić, na jakiś nowy początek, nowe pomysły, które dobrze się rozwiną. We wtorek, kochani, radość. Radość, być może jakieś spotkanie przy winie, wino, śpiew, taniec, radość. W każdym bądź razie delektować się życiem. Serdeczność, szczęście, szczęście w miłości. Dobry czas. Dobry czas może przy winie, spotkanie, randka. Delektować się wspólnie spędzonym czasem. Wtorek to dzień dobry na spotkania towarzyskie, imprezy, na radość, spędzeniu czasu wspólnie ze znajomymi, z przyjaciółmi lub z partnerem lub z nowo poznaną osobą przy lampce wina,
życie troszeczkę delektować się chwilą, delektować się życiem, cieszyć się. Czyli wtorek wszelkie towarzyskie spotkania, wszelkie randki przejdą tutaj w bardzo dobrej, sympatycznej, radosnej atmosferze. Środa. Szczęście w miłości. Piękny czas. Być może nawet, jeśli jesteście parą, planujecie ślub, to tutaj ta środa znamionuje dobry czas na podjęcie właśnie inicjatywy jakichś ślubów, planów na ślub i organizację wesela, czy plan, jeśli chodzi o Wasze wesele. Tutaj ta karta znamionuje również towarzyskie spotkania, dobrą współpracę z teamem, czyli z zespołem pracowniczym. Może spotkania towarzyskie właśnie z waszymi kolegami z pracy lub z innymi jakimiś przyjaciółmi. W każdym razie środa znamionuje jakąś radość, jakieś dobre sprawy, które dobrze się rozwiną i będziecie za nie wdzięczni. Sukces, szczęście. No też szczęście, które możecie również tutaj na jakichś imprezach, z towarzyskich spotkaniach opijać. Lub jakieś wspólne interesy w gronie, w jakimś ważnym gronie przyjaciół czy współpracowników. Będziecie tutaj bardzo radośnie, przyjaźnie, bardzo solidarnie, wspólnie załatwiać. Będziecie zadowoleni z tej współpracy. Ta współpraca przyniesie sukces, zadowolenie, również przyjaźń. I tutaj w tym dniu jest też ważna wesołość, radość, radowanie się razem. Natomiast w czwartek, kochani, jakaś cisza, spokój, potrzeba odsunięcia się i przemyślenia spraw. Być może jakaś pauza, którą potrzebujecie. W samotności. Jakiś dystans do spraw, które musicie przemyśleć. No, nie daj Bóg, oznacza to również być może jakąś chorobę, czyli jakąś przymusową przerwę w pracy, czy w działalności, czy w aktywności, poprzez być może złe samopoczucie. W każdym bądź razie jakaś przerwa, czy przerwa w pracy, dzień wolny, czy odsunięcie się od spraw w związku emocjonalnych, by przemyśleć jeszcze raz wszystko spokojnie samemu, w samotności. Czyli jakaś taka wewnętrzna potrzeba jeszcze raz zorganizowania siebie, spokojnego planowania. W czwartek musicie być opanowani, cierpliwi, spokojni. Tutaj jest spokój, być może jakieś przemęczenie, gdzie potrzebujecie właśnie spokoju. Nie musi, oczywiście ta karta czwartkowa czterech mieczy oznaczać jakąś złą chorobę. Może to po prostu oznaczać lekkie przemęczenie, gdzie chcecie odciąć wszystkie sprawy, które Wam nie służą i posegregować siebie, przemyśleć wszystkie inne sprawy, które macie jeszcze do załatwienia. W piątek, kochani, jakieś wspomnienia, czy z dzieciństwa, czy jakichś ważnych osób z przeszłości, być może marzenia, tęsknota, przypominanie sobie jakichś pięknych momentów, starych kontaktów, lub mówi ta karta o czymś takim, że musicie te wszystkie swoje doświadczenia, przeżycia z przeszłości wykorzystać teraz w Waszej pracy, być może zawodowej. Lub może przyjść tutaj w piątek ktoś z przeszłości do Was. Jakiś stary przyjaciel napisać, czy jakiś ekspartner napisać, czy po prostu przyjechać, odwiedzić Was, czy po prostu kontaktować się z Wami. Tutaj ktoś z przeszłości może do Was zapukać, zadzwonić, napisać, o kim sobie przypomnicie.
gdzie wspólne momenty ze sobą spędzaliście kiedyś i teraz właśnie przypomni Wam się to wszystko. Ktoś, kogo dobrze znacie, być może przypomni się Wam w ten piątkowy dzień. Czyli wspomnienia, marzenia, tęsknota lub spotkanie osób z przeszłości. Taki właśnie jest cały tydzień od poniedziałku do piątku. Dużo tu radości, dużo nowych spraw, ale również potrzeba spokoju, no i jakieś stare sprawy, czy starzy przyjaciele wrócą lub powspominamy sobie dawne czasy. W sobotę i w niedzielę. W sobotę, kochani, rycerz buław. Rycerz buław mówi o walce. Być może przyjdzie jakiś nowy partner, nowa osoba lub Wasz partner, który będzie tutaj bardzo seksualnie walczył o Wasze względy. Gorąca, jakaś faza, nawet hot, no jakaś przygoda, być może nowa miłość, być może tutaj jakieś seksualne podboje, bo buława, rycerz buław, no jakiś bardzo tutaj ekscytujący czas. Dobry czas oczywiście na jakiś romans, jakiś mężczyzna, który będzie walczył tutaj o jakieś romansowe względy u Was. Szybka akcja w sobotę, jakieś być może nawet zmiany, być może ktoś nowy przyjdzie, pojawi się, zafascynuje Was. Tutaj jakaś przygoda może miłosna, seksualna, spontaniczność, akcja. Być może nawet będzie to znajomość z mężczyzną spod znaku lwa, barana lub strzelca. Być może ktoś taki pojawi się w soboty tutaj. Będzie chciał Wam zaimponować. Będzie chciał być dla Was atrakcyjny. Jeśli nie macie spotkania z mężczyzną w sobotę, to znaczy, że takie właśnie działanie powinniście sami Wy w kontekście różnych spraw, które załatwiacie, które macie, tak, tutaj podjąć. Czyli powinniście odważnie walczyć o Wasze sprawy. Z zaangażowaniem, z odwagą, z motywacją, z pewnością siebie, aktywnie. W niedzielę, kochani, cztery monety. Cztery monety mówią o tym, że macie się trzymać swoich wartości, wszystkich dóbr, które posiadacie. Ale uważajcie, karta ta również ostrzega, byście nie byli za skąpi. Byście nie trzymali się kurczowo, rękami i nogami, skąpo wszystkiego, co Wy macie, egoistycznie. Niemniej jednak powinniście trzymać się na pewno swoich priorytetów, reguł, pryncypiów. Nie powinniście jednak w niedzielę mieć lęku, że coś stracicie, że musicie ciągle, bezustannie trzymać się swoich dóbr. Nie musicie mieć lęków, że coś stracicie, co posiadacie. To są tylko wyimaginowane jakieś lęki w Waszej głowie. Wiem, że w niedzielę przyjdzie taka potrzeba bezpieczeństwa. Wszystko, co macie, chcecie jakby chronić, bronić. Uważajcie, by nie wpaść w jakieś skąpstwo, by nie być spostrzeganym w otoczeniu jako skąpiec, sknera, który nie chce się niczym dzielić i trzyma się kurczowo wszystkich swoich tutaj dóbr. Niemniej jednak w niedzielę ważna jest Wasza stabilność, Wasze bezpieczeństwo. Także takie karty, kochani, pokazują się na następny tydzień. Uważajcie, że jeśli tutaj przyjdzie jakiś nowy partner, nowa osoba, jakieś seksualne tutaj czy romansowe sprawy,
tak? Jakaś ognista osoba wkroczy w wasze życie, która tutaj pokazuje początek, as buław, tak? As buław, jakiś początek, jakiś nowy flirt, nowa znajomość. Uważajcie, byście nie mieli za bardzo lęków, jakichś blokad, jakiś, nie wiem, byście nie blokowali tej znajomości. Osiem mieczy mówią o tym, że odcinacie emocje, boicie się zmian, jesteście zablokowani być może na nowe jakieś piękne, romantyczne uczucia czy lekkie spotkania. Macie lęk, blokadę, macie negatywne myśli, nie wiem, chcecie się wycofać. Także proszę uważać na takie przesadne lęki. Musicie pokonać te blokady, by przeżyć oczywiście tutaj coś radosnego. Zobaczmy jeszcze, jakie energie Talia Energy Oracle pokaże nam, jakie energie ważne są w następnym miesiącu od 11 do 17 października. Wypadły mi trzy karty, Państwo widzieli. Pierwsza karta Heart Chakra, czyli czakrę serca. Czakrę serca należy oczyścić i otworzyć. Czakra serca oczywiście odpowiedzialna jest za nawiązanie kontaktów emocjonalnych, miłości, rozwój związku, partnerstwa. Także tutaj, kochani, czakrę serca można oczyścić zieloną świecą. Przy afirmacji otwieram, oczyszczam czakrę serca, otwieram się na miłość, otwieram się na nowe partnerstwo. Także tutaj proszę otworzyć i oczyścić czakrę serca, bardzo ważne. The thinking woman, czyli myśląca kobieta. Owszem, należy wszystko przemyśleć, wasze plany, wasze sprawy, co jest ważniejsze, co jest najważniejsze, wasze priorytety. Czyli wszystko, co robicie, niezależnie czy są tutaj jakieś gorące flirty, nowe znajomości, wszystko powinniście również przemyśleć, czy wam służy, czy wam dobrze energetycznie właśnie tutaj służy. Także myślcie, nie wyłączajcie rozumu, tylko myślcie, planujcie swoje sprawy i nie wyłączajcie jakby tutaj mentalnie swoich przemyśliwań na różne tematy. Geduld, czyli cierpliwość. Cierpliwość dla wszystkich spraw. Sprawy potoczą się też same. Wszechświat posunie wasze sprawy na pewno do przodu, ale cierpliwość, opanowanie, wstrzemięźliwość to są takie energie, które są tutaj niezbędne w następnym tygodniu. Widzicie, macie anioła stróża, który czuwa nad rozwojem waszych spraw, waszych związków, relacji. Także zaufajcie również, że jest jakaś siła wyższa, która myśli o was i też kieruje waszymi sprawami. Otwórzcie czakrę serca, otwórzcie się na miłość, oczyśćcie czakrę serca i bądźcie cierpliwi. Wszystko w swoim czasie. Także takie są tutaj rady i wskazówki na następny tydzień. Życzę wam oczywiście, kochani subskrybenci, wszystkiego. Wszystkiego najlepszego, dobrego następnego jesiennego tygodnia. I do usłyszenia, kochani, już wkrótce.